Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, czy on albo ona, czyli osoba, o której myślisz, tęskni za tobą. Do wyboru mamy cztery grupy. Pierwsza z ametystem, druga z muszelką, trzecia z onyksem i czwarta z awenturynem. Możesz zatrzymać sobie to nagranie, wczuć się w to pytanie, pomyśleć o swojej osobie, wyobrazić sobie, że zadajesz, że pytasz się po prostu w myślach tak, tej osoby, czy za tobą tęskni i wybrać później ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej ci się podobają albo najbardziej przyciągają twoją uwagę. I w opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała ametyst i kartę zachęta z pięknymi żyrafami. Patrząc na te przytulające się żyrafy, powiedziałabym, że owszem, ta osoba tęskni za tobą, no ale zobaczmy, co nam się tutaj dalej pokaże w tych kartach. Zobaczmy więc ogólną energię, jakie nastawienie ma do ciebie twoja osoba. Mamy kartę pustelnik, karta wieża, karta gwiazda i karta kochankowie. Ok, więc wygląda na to, że z tą kartą wieża może było jakieś rozstanie między wami albo kłótnia, jakiś duży konflikt. Tak jakby ta osoba teraz siedziała sobie gdzieś sama w samotności w jakiejś swojej jaskini, albo przynajmniej czuje się po prostu sama jakby bez ciebie, tak? Pod tym względem. Nie mówię, że nie spotyka się nigdzie ze znajomymi, z domu nie wychodzi. Pewnie tak nie jest, ale jakby ma takie poczucie właśnie pustki, takiego smutku bez twojej obecności czy takiej bliskości w swoim życiu. I też ta karta pustelnik, ten pustelnik to jest ktoś, kto wycofuje się troszeczkę ze swojego życia, żeby przemyśleć sobie coś, żeby poszukać odpowiedzi na pewne pytania, żeby coś zrozumieć, żeby nabrać trochę dystansu, spojrzeć z pewnym dystansem właśnie na daną sytuację, więc myślę, że ta osoba teraz właśnie tutaj po jakimś waszym konflikcie albo rozstaniu dużo myśli na ten temat, tak? Dużo analizuje, zastanawia się, może co mogła zrobić inaczej, albo co zrobić, żeby to naprawić, albo też tak wsłuchuje się w siebie, co się w tej osobie teraz takiego dzieje, jak tak naprawdę się z tym czuje. No bo patrząc dalej na te karty, piękne karty, które tutaj mamy, i kartę gwiazdy, i kartę kochankowie, no pokazują właśnie, że ta osoba chciałaby się z tobą spotkać, chciałaby do ciebie wrócić, chciałaby cię przytulić, tak jak tutaj mamy te dwie piękne żyrafki. Tak jakby było to pewnym marzeniem dla tej osoby, takim trochę, tak jakby trochę ta osoba miała wrażenie, że to marzenie jest ponad jej zasięgiem, nie? Tak jakby to było taką gwiazdką z nieba, no, której nie może dotknąć. Okej. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej w takim razie. Dziewiątka mieczy, czyli znowu druga karta, która pokazuje nam ból, cierpienie tej osoby. Też takie właśnie poczucie samotności, opuszczenia. Dalej karta sprawiedliwość. I czwórka monet. No i karta sprawiedliwość. Zobaczcie, też tutaj mam na tej karcie dwa koty, które się tutaj kłócą, jeden drugiemu tam łapką wymachuje i czwórkę monet, która w tym przypadku, no, widzę tą kartę jako takie obstawanie przy swoim, więc może to był konflikt typu jakby każdy z was chciało mieć rację, tak? Albo w jakiejś sytuacji po prostu nie mogliście się dogadać, nie mogliście znaleźć kompromisu. Każdy z was obstawiało przy swojej racji, tak? Moja racja jest mojsza niż twojsza i żadne z was nie chciało tutaj odpuścić.
Dalej mamy kartę Boś Buław, Rycerz Mieczy, karta Kochankowie i Wieża. Patrzcie, po raz drugi, tak samo jak tutaj na górze. Patrząc po tych kartach, tak jakby ta osoba się zastanawiała teraz właśnie nad tym, czy odejść, czy wrócić. Tak? Na tej pierwszej karcie mamy Pazia Buław, który jakby idzie jakąś drogą sobie do przodu, ale odwraca się, patrzy z taką nostalgią wstecz. I na drugiej karcie mamy Rycerza Mieczy, który pędzi do przodu na tej swojej miotle. Tak jakby właśnie ta osoba się zastanawiała nad tym, czy da się tutaj coś jeszcze między wami odbudować, czy to już się po prostu zburzyło na zawsze, czy ten wasz związek, wasza relacja już po prostu takie zgliszcza tylko zostały i nie da się już z tego nic zrobić. Dalej mamy kartę As Monet, Rycerz Monet i Piątka Mieczy. Więc tak, czy jeżeli mówimy, pytamy o to, czy ta osoba tęskni, to jak najbardziej wygląda na to, że tak, że jest, ale jednocześnie jest też tutaj dużo właśnie takich wątpliwości odnośnie tego. Zobaczcie, jeszcze tutaj mamy kartę Wisielec i tutaj tak samo. Bardzo dużo wątpliwości odnośnie tego, co zrobić, tak? Czy próbować jakoś nawiązać kontakt, odbudować tę relację, czy da się tutaj w ogóle coś zrobić, czy to już wszystko stracone. Patrząc na tą dziewiątkę mieczy, mam takie poczucie i też na piątkę mieczy, tak jakby ta osoba no na pewno bardzo cierpiała z tego powodu i też zastanawiała się, czy trochę też jakby siebie obwiniała za to, co się wydarzyło, że może mogła inaczej się zachować, tak? Może mogła odpuścić albo jakoś spróbować się jeszcze dogadać. Ale no teraz to już pewnie jest za późno, albo jeżeli nie, to takie mam poczucie, że jeżeli myśli o skontaktowaniu się z tobą, to tak jakby pojawiały się zaraz myśli w tej osobie, że po co, że niepotrzebnie tylko tutaj będzie rozdrapywać jakieś rany, że pewnie ty w ogóle nie chcesz się spotkać, że ta osoba już cię tak zraniła, albo ta sytuacja ciebie też tak zraniła, że pewnie już w ogóle nie chcesz i teraz może to tym bardziej jeszcze zrani tą osobę, więc dużo tutaj jest takiego właśnie bólu, dużo zastanawiania się, no i też takiego zastoju jednocześnie, skoro mamy tych dwóch wisielców, no to tak sobie wisi ta osoba, ma jakieś pomysły, co zrobić, tak, ale nie podejmuje tutaj żadnej akcji w związku z tym. Zobaczmy szybko parę kart po twojej stronie. Jakie ty masz nastawienie do tej osoby? Rycerz Monet. Król Mieczy. Piątka Kielichów. Ósemka Monet. I może jeszcze jedną. I Trójka Buław. Okej, więc po twojej stronie też widzę dużo bólu, też patrzcie, tutaj jeszcze karta Pustelnik, też dużo zastanawiania się, dużo takiego, też takiego trochę rozdarcia właśnie wewnętrznego, tak? Czy ja już mam sobie odpuścić i iść swoją drogą i zostawić to, co się tutaj wydarzyło? Z jednej strony tak, z drugiej strony pewnie tutaj uciekasz w pracę, skupiasz się w ogóle na czymś innym. Później jeszcze tam z trzeciej strony właśnie takie zastanawianie się, jakby to było z tą osobą, czy jest coś, jakiś sposób, w jaki można by to naprawić, tak, co ta osoba musiałaby zrobić, a może co ty byś musiał, czy musiała zrobić, żeby tą relację naprawić. Chociaż też jeszcze z innej strony widzę taką myśl, taką chęć w tobie, żeby zostawić już ten ciężki temat za sobą, że tutaj mimo wszystko może dałoby się to naprawić, może dałoby się jeszcze jakoś dogadać, ale no było tyle trudności, tyle konfliktów, tyle nieporozumień, wiecznie pod górkę, dużo jakichś takich niedomówień,
dużo różnic w podejściu, w jakimś takim spojrzeniu na świat, różnicy zdań, że może łatwiej po prostu byłoby to zostawić, poszukać kogoś innego, tak? Skupić się w ogóle na czymś innym. I wiecie, no, taka lekkość jest w tym nowym, nie? Że z kimś nowym łatwiej po prostu zamiast grzebać się tutaj w tej relacji i próbować wszystko znowu rozkopywać, dogadywać, przebudowywać, odbudowywać, no to łatwiej byłoby no poznać kogoś innego, zacząć coś nowego, tak? Zamknąć ten rozdział i zacząć zupełnie nowy. No ale jest, mimo wszystko jest jeszcze taka kropla nadziei, że ta osoba wróci, że ta osoba się odezwie, że będzie chciała się dogadać i tą relację waszą naprawić. I no, gdzieś tutaj jest jeszcze takie właśnie przywiązanie was, ta nadzieja, którą cały czas mieliście, no jeszcze nie wygasła, tak? Dobra, zobaczmy z kart emocji, co ta osoba jeszcze czuje do ciebie. No właśnie, mamy tą niepewność, tak? Zastanawia się, czy zrobić ten krok, czy go nie zrobić w twoim kierunku. Karta przygnębienie. No potwierdza to, co już mówiłam do tej pory. Karta nuda. No właśnie, zobaczcie, też tutaj ta osoba tak siedzi, myśli trochę jak ten pustelnik, trochę jak ten wisielec. Czuje pustkę bez ciebie, ale też nie za bardzo wie, co zrobić. Ból. Tak samo jak ta dziewiątka mieczy, o czym już też mówiłam. I karta wdzięczność. I tutaj też ta karta mi się kojarzy zawsze z tego powodu, że mamy tutaj psa, który jest najlepszym przyjacielem człowieka, jak to się mówi. No to kojarzy mi się ta karta nawet nie tyle z wdzięcznością, co właśnie z taką sympatią wobec ciebie. Trochę w tym przypadku, w połączeniu z tą resztą kart, trochę taką tęsknotą za tymi dobrymi chwilami, za tym, jak spędzaliście czas, za tymi jakimiś swoimi, wiecie, takimi żartami wewnętrznymi, za wspólnymi tematami, za tą bliskością, która między wami była. Więc no, tęsknota jest, aczkolwiek no, tak jakby podobnie tak jak ty się tutaj czujesz, tak? Że tego było tak dużo, że ja nie wiem, czy mam siłę, żeby wracać do tego wszystkiego, żeby tutaj znowu cegiełka po cegiełce oglądać każdy element, odbudowywać, przegadywać, naprawiać i tak dalej. Tak jakby tak dużo się tutaj wydarzyło między wami i tak dużo było trudnych emocji, trudnych sytuacji, nieporozumień i tak dalej, że bardzo dużo energii kosztowałoby was oboje naprawianie tego, nie? I tak jakby ta osoba właśnie też miała tego świadomość i też skłaniała się bardziej ku temu, żeby mimo wszystko no, pogodzić się z tym, że to jest koniec i iść w innym kierunku. No aczkolwiek, tak jak mówię, no to też nie jest tak, że jesteś zupełnie obojętny czy obojętna tej osobie. No bo jest tutaj taka wdzięczność, taka nostalgia, taka sympatia co do ciebie. Wdzięczność no, za te miłe chwile, tak? A po twojej stronie mamy osamotnienie, też właśnie podobnie jak ta piątka kielichów, więc może też zapytaj się siebie, czy naprawdę byłeś, czy byłaś szczęśliwa, szczęśliwy w tej relacji, bo możliwe, że mimo tego, że byliście razem, to tak naprawdę czuliście się samotni i mieliście cały czas nadzieję na to, że ta osoba będzie bliżej, albo to może były, wiecie, takie okruszki, dosłownie jakieś pojedyncze sytuacje, gdzie była taka bliskość między wami, ale przez większość czasu cała ta relacja opierała się na czekaniu na tą bliskość, a nie cieszeniu się tą bliskością. Więc może dalej po prostu jesteście przyzwyczajeni do tego czekania na bliskość i z tym utożsamiacie z tą osobą, z tą nadzieją na to, że kiedyś będzie lepiej, a nie po prostu z tym, że było dobrze. No bo też gdyby było dobrze, no to nie doszłoby tutaj do takiej sytuacji, do jakiej doszło. I patrząc na tą kartę, mam takie poczucie, że wy się po prostu w całej tej relacji czuliście osamotnieni mimo wszystko. Mimo, że ta osoba teoretycznie była, no to nie było taka, nie była taka relacja, która rzeczywiście naprawdę dawała wam poczucie bliskości, poczucie spełnienia, intymności. Dalej mamy kartę spokój. Chęć odwetu, która też kojarzy mi się podobnie jak ta karta niepewność, z takim staniem na progu, czy ja pójdę w tą stronę, czy ja pójdę w tą stronę, tak? Wrócić, nie wrócić, wycofać się, czy
pójść dalej i tak dalej. Karta ulga, no właśnie, karta spokój i ulga. Kiedy patrzę na te karty, mam poczucie, że tutaj chodzi już o to, jak wy się czujecie, kiedy myślicie o tej przyszłości, tak? Kiedy myślicie o tym, że możecie zamknąć mimo wszystko ten rozdział za sobą i poszukać kogoś innego, tak? Czy, nie wiem, samej pobyć, czy samemu przez jakiś czas. Że to wszystko, co tutaj było trudne między wami, że to się zamknie, zakończy i wtedy jest taki spokój, wtedy jest ulga. I karta szczęście. I tą kartę szczęście też widzę jako taką nadzieję na coś nowego. Mimo wszystko, mimo tego, że coś tutaj jeszcze was ciągnie do tej osoby, no właśnie, zobaczcie, jest tutaj jeszcze jakieś takie połączenie, że chcielibyście tą relację utrzymać, zatrzymać, wrócić może, ale kiedy jakby tutaj z waszej pozycji myślę o przyszłości, no to czuję właśnie taką ulgę. Czuję nadzieję, że kurczę, dobrze, już możemy to wszystko zamknąć, ten temat, tą relację, odetchnąć i ruszyć w nowym kierunku. Okej, weźmy jakąś kartę porady. O, za dużo. Jakąś kartę porady dla was. Inspiracja i odwaga. Okej, więc piękna karta po to, żeby jakąś intencję sobie tutaj postawić, żeby rzeczywiście zastanowić się, czego ja tak naprawdę teraz chcę, czym będzie ta moja nowa świetlana przyszłość, jaką drogą ja teraz pójdę, co dla mnie jest tak naprawdę ważne w związkach, w relacjach, w życiu, jakie ja mam wartości, co jest, czego ja potrzebuję w życiu, tak? Jak chcę, żeby moje życie się układało, jak chcę spędzać czas sama czy sam, ale też z drugą osobą, kim chcę, żeby ten mój partner czy partnerka byli, jak chcę się przy nich czuć, tak? Jak chciałabym, żeby mnie traktowali. To jest bardzo ważne, zwłaszcza właśnie w takich momentach, gdzie zamykamy jeden rozdział i zaczynamy drugi. Bez takich sprecyzowanych, bez sprecyzowanego celu, bez kryteriów, bez takiej listy zachowań, waszych potrzeb, waszych, wiecie, takiego kategorycznego, na przykład nie, że nie będę akceptować, jeżeli ta osoba na przykład pije alkohol, albo jeżeli jest niemiła dla jakichś tam innych osób, trzecich i tak dalej. No to bardzo łatwo jest wtedy wpaść znowu w ten sam schemat, tak? Poznacie kogoś, na początku będzie fajnie, ale po kilku miesiącach ta nowa osoba zacznie się znowu zachowywać tak jak ta tutaj. Więc warto sobie zrobić właśnie jakąś taką listę, kilka nawet różnych list. Moje jakieś cele, moje potrzeby odnośnie mojego prywatnego życia i odnośnie związków, jak sobie wyobrażam związek, jak sobie wyobrażam partnera, jak chcę się czuć i tak dalej, już to co mówiłam. No właśnie, tutaj jeszcze mamy kartę wyobraźnia na dole. Też mamy osobę, która sobie tutaj widzicie w notatniku coś zapisuje, wymyśla czego chce, same piękne rzeczy i opisuje sobie, zapisuje sobie właśnie, to jest też ważne, żeby to zapisać, żeby to nie było tylko w głowie, bo w głowie to no, nam się wydaje, że jest wszystko poukładane, a tak naprawdę to jest jeden wielki mętlik, dopóki tego nie zapiszemy, to tego nie widzimy, mimo że nam się wydaje, że jest inaczej. Więc warto sobie właśnie to zapisać, wszystko poukładać w jakichś tabelkach, na różnych kartkach, różnymi kolorami, podkreślaczami i tak dalej, zrobić sobie taki porządek, rozpisać sobie wszystko ładnie, rozłożyć, popatrzeć na to i tym jakby codziennie sobie nawet na to patrzeć, tak, powiesić gdzieś na szafie w sypialni, na lustrze w łazience, na lodówce, gdzie tam macie jakąś swoją przestrzeń. I to będzie wtedy w was pracować. Jakby wasza podświadomość będzie, to będzie taka mapa, tak, dla waszej podświadomości z celem. Będzie wiedziała, do czego was doprowadzić. W jakie relacje was tutaj wepchnąć, chciałam powiedzieć. No, co tutaj do was przyciągać, tak? Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla was pomocne i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała muszelkę i kartę leczenie ran. Okay.
Dobrze, zobaczmy ogólną energię, jakie nastawienie ma do ciebie twoja osoba. Mamy kartę głupiec, karta wieża, karta księżyc i karta magik. Okej. Więc tak, no z tą kartą wieża prawdopodobnie było jakieś rozstanie między wami, kłótnia albo nieporozumienie. I patrząc tutaj na tą pierwszą kartę, leczenie ran, takie mam wrażenie, że ta twoja osoba jest tutaj tym liskiem, który jest w jakiś sposób poszkodowany i czeka, aż ty przyjdziesz, przeprosisz, nie wiem, czy nawiążesz jakiś kontakt, tak, zagadasz, wyciągniesz rękę do tej osoby. I właśnie nawet patrząc tutaj po tych kartach, tak, tak jakby ta osoba nie miała zamiaru wychodzić z jakąś inicjatywą, tak jakby była tutaj zmęczona konfliktami między wami, zmęczona, albo tak jakby się czuła właśnie pokrzywdzona w jakiś sposób. I wręcz czekała na twoją reakcję, czekała na jakiś krok z twojej strony. Okej, zobaczmy, co mamy dalej. Mamy szóstkę buław. Król buław. I karta sąd ostateczny. Czwórka buław dalej. Dziewiątka mieczy w samym środku. I karta wieża. Po raz drugi. Mam takie poczucie, że ty sobie świetnie radzisz, odnosisz jakieś sukcesy, dobrze się bawisz, może gdzieś, nie wiem, podróżujesz albo rozwijasz się w jakikolwiek sposób, może nawet jesteś w jakimś nowym związku, chociaż tutaj tego nie czuję za bardzo, ale czytanie ogólne, więc wiadomo, nie musi wszystko co do słowa z wami rezonować. I to, co widzę właśnie, że ta osoba się tutaj czuje pokrzywdzona, poszkodowana, że patrzy na to, jak ty sobie świetnie radzisz i boli ją to i cierpi z tego powodu. Jakby cierpi z tego powodu, no, przez który się rozstaliście, przez to, co tam się między wami wydarzyło, ale też jeszcze patrząc na to, jak ty sobie świetnie radzisz, to jeszcze jakby dodaje... dolewa oliwy do ognia trochę. Dalej mam kartę siła, paść kielichów i wisielec. Nie zdziwiłabym się, gdyby ta osoba trochę zgrywała ofiarę. W sensie może wysyłać ci jakieś wiadomości, że jest źle i że cię potrzebuje, albo że coś tam jej się nie udaje. Wiecie, no zgrywa takie biedne zwierzątko. Jakby wyolbrzymia może wręcz. Znaczy, nie twierdzę, że nie cierpi, bo mam takie poczucie, że, no wiecie, gdyby ta osoba była szczęśliwa, no to nie miałaby w ogóle potrzeby nawet tutaj jeszcze tej ofiary zgrywać. Nie miałaby potrzeby jakby szukać twojego zainteresowania, wywoływać cię jakoś, przywoływać cię do siebie. Więc jakieś cierpienie tam na pewno jest, aczkolwiek myślę, że o wiele mniej niż ta osoba daje ci znać, tak? Że robi to, no nie wiem, z jakiegoś powodu ma taką potrzebę. Czasami jest tak, że my często, i to widzę właśnie, że ta osoba prawdopodobnie, często jest tak, że my na partnera, na partnerkę projektujemy mamę i od partnera albo od partnerki próbujemy dostać to, wyciągnąć od tej drugiej osoby właśnie to, czego nie dostaliśmy od mamy albo od taty w dzieciństwie, często od mamy. I jeżeli rzeczywiście w życiu tej osoby mama była nieobecna, może nie cały czas, ale może gdzieś przez jakiś okres, tak? Może mama była chora, była w szpitalu przez miesiąc i ta osoba się tutaj czuła porzucona
i miała, nauczyła się, jakby przyjęła taki schemat, tak? Albo mama się nie interesowała, może miała jakieś inne zajęcia, no to to dziecko, ta osoba tutaj, no wiecie, dopiero jak zachorowała, to mama się nią interesowała, jak coś się źle działo, to mama się dopiero wtedy interesowała i może nauczyła się, że w taki sposób właśnie grając tutaj ofiarę, mówiąc o tym, jak źle mi jest, ściąga uwagę drugiej osoby, ważnej dla siebie osoby i w tym przypadku ciebie. Więc jeżeli... jeszcze teraz zerknęłam, że tutaj mamy leczenie ran. No właśnie, dokładnie tak, ale tak jakby to było właśnie takie wyolbrzymione. Bo nawet jak tutaj patrzę na tego liska, no to tak jakby teoretycznie wygląda, jak wiecie, zdrowe ma futerko, nie ma żadnych ran. Tak jakby mu było wszystko dobrze, ale położył sobie tutaj lód na głowę, nie? Tak jakby dziecko wsadziło termometr do herbaty. Próbowało właśnie udawać, że jest chore, albo tam bardziej chore niż jest naprawdę. Więc jeżeli rzeczywiście martwisz się tą osobą, trzymasz cię coś tutaj przy tej osobie, chcesz iść swoją drogą, ale jeszcze ta osoba cię tutaj jakoś przyciąga do siebie i się martwisz, to też ty możesz sobie w drugą stronę zadać pytanie, dlaczego jestem taki albo taka podatna na to, bo z kolei w drugą stronę, bo wiecie, zawsze ludzie się dobierają idealnie w pary, idealnie to tak z przekąsem mówię, no ale tak jest, że jeżeli mamy osobę, która jęcząc i płacząc i chorując przyciągała sobie mamę, a z drugiej strony mamy osobę, której mama na przykład, nie? Może u was było tak, że wasza mama z kolei dużo chorowała i wy albo jakieś miała inne problemy i wy wtedy próbowaliście tą mamę ratować i wy wtedy wchodziliście tutaj w tą rolę ratownika. Mamy na przykład, albo kogoś innego, ale to głównie właśnie tutaj się opiera, no to wybieracie sobie akurat takiego partnera, który będzie się zachowywał w taki sam sposób, nie? Więc możecie się właśnie zastanowić, dlaczego akurat kto inny, bo ja mówię mama, no ale to mógł być ktoś inny, kto w waszym życiu zachowywał się właśnie w taki sposób, że kogo wy musieliście ratować, o kogo się musieliście troszczyć, kogo baliście się może zostawić samego, gdzie, w jakich sytuacjach wchodzicie właśnie w taką rolę ratownika, bo ta osoba, no jakby idealnie się tutaj, wiecie, dobraliście, nie? Ta osoba wam też coś o was pokazuje. Więc zobaczmy, jakie wy macie nastawienie do tej osoby. Dziewiątka kielichów. Wieża. Po raz trzeci, zobaczcie, i tutaj w ogólną mamy i u tej osoby jeszcze tutaj w tych kartach i po waszej stronie też, więc coś tutaj się musiało dziać, rzeczywiście. Karta śmierci, odrodzenie. Dalej mamy szóstka kielichów i dziewiątka mieczy tak samo. Więc, no tak jak mówię, tutaj widzę, że macie mocno taką energię, że chcecie się już tego uwolnić, zaczęliście może już nowe życie, świetnie sobie radzicie, odnosicie sukcesy, ale coś tutaj jeszcze jest takiego, co trzyma was w tej relacji, gdzie jakoś w bólu się łączycie z tą osobą w pewien sposób, tak? I pamiętajcie, jest takie pojęcie, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, trauma bonding, tak? Czyli takie wiązanie się, przywiązywanie się do kogoś traumami różnymi. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, tak jak podałam ten przykład, że ta osoba ma taką ranę, że szuka mamy w innych osobach, także potrzebuje zawsze kogoś, kto będzie się nią opiekował. A ty z kolei masz taką ranę, że musiałeś czy musiałaś się kimś opiekować, tak? Tobą się nikt nie zajmował. Więc łączycie się właśnie tym, że świetnie sobie świetnie się tutaj dopasowujecie, tak? Że ta osoba jest kimś, kogo ty musisz ratować. No i dla tej osoby jesteś ty kimś, kto ją ratuje. Tak jakby to tutaj was łączyło. Więc jeżeli ty popracujesz sobie z tym tematem, zobaczysz, zajrzysz gdzieś tam w swoją przeszłość, zobaczysz, co tutaj się, jaki tutaj się schemat odpala, jaka trauma tutaj się odzywa, jakie trudne doświadczenie się w tobie odzywa. Popracujesz z tym, uwolnisz te emocje, może na terapii, może na jakichś warsztatach, może sam potrafisz, czy sama potrafisz sobie z tymi emocjami w jakiś sposób poradzić, może medytacjami, pracą z wewnętrznym dzieckiem, metod jest całe mnóstwo. Uwolnisz to, jakby zagoisz sobie tą ranę, to ta osoba i żadna inna, która ma taki sam schemat, nie będzie mogła się już do siebie przyczepić, bo już sobie ten jakby haczyk, tak, ten guziczek sobie wyłączysz, odinstalujesz i nie będziesz więcej takich osób do siebie przyciągać, bo też nie zdziwiłabym się, gdyby to było tak, że
To już nie pierwszy raz taką osobę, takiego partnera czy partnerkę masz w swoim życiu, tak? Bo to zazwyczaj tak jest, że mamy jakieś trudne doświadczenie, no i później wszystkich po kolei, których spotykamy, no to wchodzą właśnie dokładnie w taki sam schemat. Dobra. No to zobaczmy dalej. Z kart emocji jeszcze, co mamy po stronie tej osoby względem ciebie. Karta napięcie. Rozpacz. Na pewno. Rozkosz. Duma. I wściekłość. Też ta karta wściekłość to może jedno, ale też tutaj zwracam uwagę, że zobaczcie, pozycja, w jakiej ta osoba stoi na tej karcie, tutaj trzyma jakiś taki nóż czy miecz wycelowany w coś, nie? Czyli tak jakby ta osoba miała tutaj właśnie jakiś taki konkretny cel. To też mi się kojarzy z tym, że kurczę, muszę kogoś, muszę ciebie do siebie przyciągnąć, więc ja zrobię to, to i to. Bo tak jakby intencjonalnie myślała o tym, jakich słów ma użyć, żeby swoją rozpacz opisać, jakich słów ma użyć, żeby się nad nią czy nad nim pochylił, czy pochyliła i poczuła, jak bardzo ta osoba cierpi. Aha, zobaczmy jeszcze po twojej stronie. Uczucia, emocje względem tej osoby. Karta zachwyt, chociaż tutaj bym bardziej zwróciła na ten dystans między tą osobą, która tutaj siedzi, a tym drzewem, które jest tam w tle. Że z jednej strony jest tutaj, już było jakieś rozstanie, ta osoba jest daleko albo dosłownie, na odległość może jakaś relacja, albo daleko, bo po prostu już nie jesteście razem, ale jeszcze patrzysz tam, tak? Cała czy cały jesteś zwrócona ku tej osobie i obserwujesz, co się z tą osobą dzieje. Karta zazdrość. Zazdrość może też, ale też zobaczcie, że ta osoba trzymała ptaszka w dłoni w klatce. Tak jakby się tym ptaszkiem miała opiekować i nie mogła go wypuścić, nie? Samego na wolność. Czyli tak jak właśnie taka więź tutaj, że ty się tą osobą musisz tutaj opiekować, troszczyć i tak jakby czujesz, że to jest twoja odpowiedzialność, żeby tej osobie się nic nie stało. Ale to jeżeli jesteście obydwoje dorośli, nie mówimy tutaj o dziecku twoim, tylko jakiejś innej dorosłej osobie, o partnerze, partnerce, nie wiem, może jakaś koleżanka, kolega, kto by to nie był, no to ta osoba powinna być odpowiedzialna sama za siebie, a ty odpowiedzialny, czy odpowiedzialna sama, czy sam za siebie. No ale tak jak mówię, to jest pewnie jakiś taki schemat, o którym powiedziałam, że wy nawzajem sobie odpalacie jakieś tam guziczki, nawet nie odpalacie, że tak się dopasowaliście idealnie, no bo macie podobne schematy, które się uzupełniają. Lekceważenie. No myślę, że chciałabyś już tą osobę dawno zamknąć ten temat, lekceważyć, ale no właśnie. Ale tutaj odcinasz się, tak, tymi dłońmi, tak jak ta osoba na tej karcie, ale jeszcze gdzieś tam między palcami patrzysz, podglądasz, czy wszystko jest na pewno w porządku, czy ta osoba się odezwie, no to się stresujesz, czy na pewno sobie krzywdy nie zrobi. I karta ulga. No właśnie, no ulga, no to już jak temat już jest zakończony, no to w sensie gdyby był zakończony, tak, albo w momentach, w których jest cisza, no to dobrze się po prostu czujesz sam ze sobą, czy sama ze sobą. Dobra, zobaczmy kartę porady jeszcze. Karta miłość i karta bratnia dusza. I tutaj jeszcze mamy karta smutek. I zobaczcie, niby no, karta jest podpisana bratnia dusza, ale pierwsze co, jak zobaczyłam, patrzyłam na ten obrazek, gdzie zawsze widzę bardzo pozytywnie tą kartę, tak teraz zobaczyłam, że Boże, ta dziewczyna już chce odejść, a ten się tutaj na niej wiesza. I próbuję zatrzymać, aż mi się duszno zrobiło. I tutaj tak samo w drugą stronę, nie? Jest obraz z mężczyzną, jest kobieta, która jest odwrócona i patrzy już w innym kierunku, ale z drugiej strony ciągle stoi przy tym obrazie, nie? Coś tutaj jest właśnie w was, w tobie, co jeszcze cię tutaj przy tej osobie trzyma, co jeszcze nie pozwala ci odejść. Więc to może to być ten schemat, o którym powiedziałam, może jest to coś innego, tak? No, czytanie ogólne dla części z was to może być coś innego, ale też poszukajcie. Co tutaj, co w was się takiego odzywa?
kiedy myślicie o tej osobie, kiedy myślicie, że chcecie odejść, tak? Czy to jakieś poczucie lojalności, poczucie właśnie obowiązku, odpowiedzialności za tą osobę, obawa przed tym, że tej osobie się coś stanie, nie wiem, no może jeszcze jakieś inne emocje, tak? I poszukajcie właśnie, co wam to mówi, kiedy, w jakich sytuacjach wcześniej w waszym życiu pojawiał się taki schemat, pojawiały się takie zachowania, pojawiały się w was takie emocje i tak sobie idźcie, wiecie, myślami wstecz, gdzieś tam w przeszłość i pierwsza sytuacja, taka najdawniejsza sytuacja, która wam się przypomni, popracujcie sobie z tym, bo to gdzieś stamtąd się bierze. Jeżeli nie pamiętacie, no to też z ciałem możecie popracować jakimiś tam metodami opukiwania czy tre, te takie, co się wytrzęsa, traumy. Wiecie, to nie zawsze każdy pamięta. Ale tak czy inaczej, no to emocje są zapisane w ciele i z ciałem nawet samym można popracować, nie pamiętając, skąd tam konkretnie jakaś trauma czy coś, jakieś napięcie w ciele się bierze. Więc no na pewno warto, jeżeli rzeczywiście już chcecie iść, bo widzę, że już tak na 90% jesteście poza tą relacją, że jesteście gdzieś tam na swojej drodze, no to żeby się uwolnić, no to tutaj jeszcze trzeba zrobić porządek i przy okazji też możecie też tą moją medytację zrobić, medytacja ozdrawiająca relacje, ona jest darmowa u mnie na kanale, też polecam. Też może wam pomóc właśnie oczyścić tą relację, jakoś się uwolnić z tego, odciąć jakąś tam więź karmiczną, więc na pewno warto zrobić nawet parę razy. Okej. Okay. Dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla was pomocne i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała Onyx i kartę Ratunek. Patrząc po nazwie karty, być może część osób z poprzedniej grupy, z drugiej grupy też tą trzecią ogląda, bo tam taka tematyka była, no ale zobaczmy, co mamy tutaj, jakie nastawienie do Ciebie ma Twoja osoba. Karta Wisielec, karta Siła, karta Słońce i karta Gwiazda. I może jeszcze tą kartę. I karta Kochankowie. Okej, okay. I patrząc w sumie na tą pierwszą kartę, takie mam wrażenie, jakby ta osoba trzymała się na dystans z jakiegoś powodu, ale pewnie obserwuje Twoje profile na tych wszystkich mediach społecznościowych, albo nastawia ucha, jeżeli macie wspólnych znajomych, to czy przypadkiem ktoś czegoś o Tobie nie mówi, ale więc jeżeli chodzi o tęsknotę, to myślę, że tęskni. Chociaż nie widzę, żeby tutaj jakąś akcję w najbliższym czasie miała ta osoba zamiar podjąć, no ale póki co zobaczymy, co nam się tutaj pokaże dalej. Natomiast jeżeli chodzi dalej o te karty, to tak, mam takie poczucie, że może to być jakaś osoba niedojrzała emocjonalnie, albo ewentualnie może u części z Was ta osoba Ciebie widzi jako kogoś niedojrzałego emocjonalnie, chociaż to by też wskazywało na to, że ta osoba pewnie też ma jakieś swoje problemy. Zresztą każdy ma. I z tą kartą Siła, tak jak byłaby tutaj też złość na Ciebie. Złość, może tutaj chodzi o jakieś konkretne jedno zachowanie, w którym nie wiem, czy naprawdę się tak zachowałeś, czy zachowałaś, ale że ta osoba uważa przynajmniej póki co, że Twoje zachowanie po prostu było niedojrzałe i nieodpowiedzialne i to wywołuje złość w tej osobie. Aczkolwiek też mając tą kartę Gwiazda, to nie jest tak, że ta osoba widzi Ciebie całą czy całego w złym świetle. Mam poczucie, że chodzi tutaj o jakąś jedną konkretną sytuację. Być może to była sytuacja, która doprowadziła do jakiegoś rozstania między Wami albo Was oddzieliła na jakiś czas, tak? Że teraz się może do siebie nie odzywacie, czy jest jakiś konflikt między Wami. No bo ta karta Gwiazda jest bardzo pozytywna, więc tak jakby ta osoba widziała Ciebie jako swoje spełnienie marzeń, kogoś bardzo ważnego dla siebie.
kogoś wyjątkowego, więc to nie jest tak, że tak jak tutaj powiedziałam, tak, że uważacie za kogoś niedojrzałego emocjonalnie, no to nie czuję, żeby to było, wiecie, w całości, tak, że wszystko na twój temat jest źle, absolutnie nie, raczej chodzi tutaj o jakąś konkretną sytuację. No dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Karta Wisielec po raz drugi. No właśnie dlatego mówię, że pewnie póki co trzyma się na dystans i póki co nie ma zamiaru z jakąś inicjatywą w twoim kierunku wychodzić. Siódemka monet, to też taka cierpliwość. I ósemka buław, co wskazywałoby tutaj właśnie na jakiś konflikt, który był między wami, ale też... Tak jakby było też tutaj dużo różnych emocji, stąd ta złość, stąd też właśnie brak jakiejś inicjatywy, no bo tak jakby się dużo działo teraz w tej osobie. Może to coś, co niedawno się wydarzyło i dopiero ta osoba jest, wiecie, taka pobudzona, poruszona bardzo i nie poukładała się jeszcze, nie przemyślała sobie tego jeszcze, potrzebuje czasu, żeby się jakoś, wiecie, odnaleźć tutaj w tej nowej sytuacji, żeby sobie poukładać myśli, emocje jakoś, wiecie, ochłonąć, uwolnić te emocje, które się w niej czy w nim pojawiły. No i też zastanowić, jakby co zrobić dalej, ale no właśnie na razie widzę, że to jest coś świeżego, tak? Coś, co mocno w tej osobie buzuje. Szóstka monet, dalej piątka monet i rycerz kielichów. Trochę tak jakby ta osoba miała takie nastawienie, trochę takie pretensje wewnętrzne, że on czy ona jest zawsze gotowa pomagać ci, dawać ci, dzielić się z tobą i tak jakby czuła, że ty nie robisz tego samego, ty jakby, że tutaj nie jest na równi, także ta osoba zawsze się poświęca, nagina, przystosowuje do ciebie, zawsze daje ci, zawsze wychodzi z inicjatywą i tak jakby miała takie poczucie, że ty tego nie robisz. I to też, wiecie, no to idzie dalej, tak, bo to jest na powierzchni, a prawdopodobnie ta osoba czuje się po prostu niechciana, tak, czy niewidziana, niedoceniana przez ciebie. To gdzieś głębiej wchodzi. No zawsze na początku jest złość, jakieś wyrzuty i pretensje, ale no pod tym kryje się po prostu takie poczucie pustki, tak? Tego, że ta osoba czuje się po prostu nieważna dla ciebie, czy nieważna, niedoceniana. Dalej mamy as buław, as monet i królowa kielichów. Tu trochę widzę tak jakby, jakbyście byli zupełnie różni, tak jakby z jednej strony może ta osoba miała w sobie dużo ognia, ty masz w sobie więcej takiej wody i czasami to możecie mieć takie wrażenie, ta osoba może mieć takie wrażenie, że ty jesteś takim kubłem zimnej wody dla tej osoby, ale tu pomiędzy mamy asa monet, zobaczcie, który reprezentuje ziemię i to tak jakby... Czasami może się właśnie wydawać, że tak dla takiej osoby, która jest pełna, nie wiem, pomysłów, pełna emocji, pełna akcji, ktoś, kto jest taki bardziej stonowany, bardziej na chłodno podchodzi do różnych sytuacji, no to, że to jest właśnie taki kubeł zimnej wody, czy zimny prysznic dla tej drugiej osoby, ale też ta woda jest bardzo taka odżywiająca, nie? Zobaczcie, ile tu jest takiej trawy, zieleni, że to też jakby ochładza tą osobę i pomaga, pomaga jej wzrastać, pomaga się rozwijać, pomaga osiągać więcej, tak? No bo wiecie też, jak jest ktoś, kto się szybko do czegoś zapala, to
odpala się często właśnie ten schemat taki łatwo przyszło, łatwo poszło, tak? Że na początku jest dużo motywacji, dużo energii, a później to szybko opada, więc może ta osoba często coś zaczyna, dużo rzeczy zaczyna i nie kończy, a dzięki Tobie właśnie może przez to, że ochładzasz tą osobę, jakby uspokajasz, wyhamowujesz tą osobę, to może zaczynać mniej, ale przynajmniej kończyć te rzeczy. Więc tutaj widzę właśnie to jako takie pozytywne, to co ta osoba pozytywnego w tobie widzi. Mimo tego, że czasami się może złościć na to i może tutaj jakaś taka sytuacja jest, że może znowu ta osoba też poczuła się, że zamiast ją motywować, no to ją stopujesz. Ale myślę, że jak sobie przemyślisz tą sytuację, to zauważysz, że dzięki tobie tak naprawdę o wiele więcej jest w stanie zrobić, osiągnąć, dopiąć do końca, wzrastać, zmieniać się, rozwijać, a nie no właśnie wypalać szybko, tak, że rzucać tylko pomysłami jakimiś i niczego nie kończyć. Więc tutaj widzę jako takie to coś pozytywnego, co ta osoba widzi na twój temat. Tak jak powiedziałam, to jest dużo teraz takich emocji, że ta osoba jest jakaś zła, taka poddenerwowana, może obrażona i trzyma się na dystans i czeka i wiecie, taka nadąsana. Ale widzę też, że jest tutaj właśnie dużo pozytywnego, dużo tego, co też ta osoba w sobie docenia. Mimo wszystko, może teraz w tym momencie tego nie widzi. Okej, zobaczmy, co mamy po twojej stronie. Jakie masz nastawienie do tej osoby? Czwórka kielichów. Okej. Paś buław. Dziewiątka monet. Magik i karta siła. Okej, więc ta czwórka kielichów właśnie pokazuje takie, pewnie to jak teraz jest, tak? Ta osoba gdzieś tam się obraziła i siedzi w swoim kącie i się nie odzywa i dusi gdzieś tam swoje te emocje, w sobie te emocje, swoje emocje, a ty po prostu sobie cierpliwie czekasz, aż ta osoba ochłonie. Myślę, że zajmujesz się sobą, robisz swoje. Możliwe, że to jest też taka, wiecie, sytuacja, gdzie ta osoba po prostu tak ma. I to nie jest pierwszy raz, że taki schemat się tutaj pojawia między wami i ty dobrze o tym wiesz. Ta osoba pewnie też dobrze o tym wie. No i po prostu taka sytuacja, nie? Także ty robisz tutaj swoje i jakoś i cierpliwie po prostu czekasz, aż ta osoba ochłonie trochę i wróci. I też myślę, że doceniasz właśnie, tak jak tutaj mówiłam o tym ogniu i o wodzie, że ty też doceniasz w tej osobie właśnie ten ogień, tą taką pasję do życia, ten taki zapał do robienia czegoś, ten taki pazur, który gdzieś ta osoba w sobie ma. Bo myślę, że jesteś taką bardziej spokojną osobą, ale z kolei, zobaczcie, tutaj mamy taką spokojną osobę, tak, z jakimś tutaj barankiem, ale pojawia się tutaj kawałek takiego lwa i tak jakbyś ty właśnie doceniał, czy doceniała, że dzięki tej osobie budujesz właśnie tą lwią, taką ognistą część siebie. Ciekawe czytanie. Dobra, zobaczmy jeszcze parę kart emocji. Co mamy po stronie tej osoby względem ciebie? Karta ekstaza. Smutek. No właśnie tak jak ta piątka monet, że coś tutaj jest, coś tutaj się jeszcze dzieje. Może jeżeli rzeczywiście chcesz popracować sobie tutaj nad tym związkiem, nie chcesz, żeby ten schemat się powtarzał cały czas, to może warto jakoś przedyskutować ten temat, zapytać się tej osoby, jak już ochłonie, jak się tak naprawdę czuje, czy jest może jakiś inny sposób, w jaki możesz komunikować się z tą osobą, rozmawiać, czy jest coś, czego ta osoba potrzebuje, nie potrafi wyrazić. Jeżeli macie ochotę rzeczywiście tutaj ten temat jakoś przegadać i pogłębić. Dalej mamy kartę nuta. Karta nadzieja. To też mi się troszkę z taką tęsknotą kojarzy.
i lekceważenie. No, ale to takie, no tak jak mówię, trochę takie na pokaz, nie? Trochę takie zachowanie, że ta osoba się obraziła, no i czeka po prostu, aż ty przyjdziesz i tą osobę tam uratujesz, odezwiesz się, zagadasz. I mimo tego, że ta osoba już chciałaby się dawno do ciebie odezwać, no to tak specjalnie ten, specjalnie cię lekceważy i utrzymuje ten dystans. Po twojej stronie mamy kartę szczęście. No właśnie, dużo widzę tutaj takiej pozytywnej energii w tej relacji, że mimo wszystko, że są tutaj jakieś, no ale to w każdej relacji są jakieś konflikty, to bardzo doceniasz tą osobę. Karta zazdrość. Czy zazdrość, no nie wiem, może dla części z was, ale tutaj ta osoba trzyma tego ptaszka w klatce blisko serca. I ten ptaszek jeszcze też ma serduszko narysowane tutaj na sobie. Więc myślę, że po prostu ta osoba jest dla ciebie ważna, że ta karta nam to pokazuje. Że jakby mimo wszystko troszczysz się o tą relację. Karta triumf. I myślę, że to o czym tutaj mówiłam, o tym ogień, woda i ta ziemia tutaj pomiędzy, ta rosnąca trawa, taki duży rozwój, to obydwoje jakby korzystacie tutaj z tego, że jesteście tak różni. Jest dużo konfliktów, właśnie nieporozumień, ale bardzo się wspieracie. Bardzo dobrze na siebie działacie. Karta żal. Ciekawe. I karta wściekłość. I jeszcze jedna. I karta duma. Okej. I tutaj też karta osamotnienie. No, mam takie poczucie, że fajnie by było, gdybyście potrafili usiąść w jakiś, wiecie, dobry dzień, gdzie obydwoje jesteście w dobrym humorze, gdzie czujecie, że jesteście blisko siebie, po prostu poruszyć ten temat na spokojnie i porozmawiać głębiej, tak? O tym, jak wy się tak naprawdę czujecie. Jak wy się czujecie, otworzyć się też na to, jak ta osoba się czuje. I nie chodzi tutaj właśnie o obwinianie się, o jakieś takie na siłę wyciąganie, ale takie porozmawianie o tym, no, o czymś głębiej, tak? Bo no tutaj jest żal, wściekłość, więc wy też coś tutaj tłumicie w sobie, tak jak ta osoba, mówiłam o tym poczuciu niedocenienia, byciu takim nieważnym dla ciebie. Tutaj są jakieś takie kwestie, jakieś emocje, które na co dzień ignorujecie, a później jak dochodzi do konfliktu, albo właśnie też przez to, że to ignorujecie, to co chwilę dochodzi tutaj do jakichś konfliktów, do fochów, do obrażania się, do nieodzywania się. A może wystarczy po prostu, tak wiecie, otworzyć swoje serce na siebie, na swoje emocje, na tą drugą stronę i tak od serca porozmawiać, że jak się czujesz, czy możemy jakoś, wiecie, przegadać jakąś sytuację, albo wszystkie sytuacje, albo jak możemy uniknąć może tych konfliktów, zmienić sposób właśnie wyrażania się. Jest dużo fajnych jakichś warsztatów też dla par, czy książek o tym właśnie, jak się komunikować, no bo i kobiety, i mężczyźni, każdy ma naprawdę zupełnie inny sposób myślenia, zupełnie inne rzeczy są dla nas ważne, dla mężczyzn inne ważne, dla kobiet i trudno się dogadać. Jest ta książka popularna, mężczyźni, kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, czy tam jakoś to odwrotnie jest może w tytule napisane, i tam ten autor świetnie opisuje, że naprawdę zupełnie inny sposób myślenia i trudno jest się dogadać, jeżeli każda osoba chce, żeby ta druga osoba mnie zrozumiała, tak? Ale jeżeli ja sama siebie nie rozumiem, nie rozumiem tego, że ta druga strona zupełnie inaczej myśli, no to ciężko jest się dogadać. No, więc polecam. Chociaż poczytać właśnie jakieś takie książki, czy tą drugą Pięć Języków Miłości i spróbować chociaż, wiecie, spróbować zrozumieć siebie samego, czy siebie samą, i też to, że ta osoba, ta druga osoba tak samo chce dobrze. To nie jest tak, że ktoś wam robi na złość. Ta druga strona też chce dobrze. Chce dobrze dla was, ale też chce dobrze dla siebie.
I też nie zdaję sobie z tego sprawy, że można inaczej, albo że wy zupełnie inaczej do tego podchodzicie, inaczej patrzycie na tą sytuację. No i wtedy łatwo konflikt. Dobra, zobaczmy jeszcze jakąś kartę porady dla was. Karta pułapka. Alchemia. I karta pomoc z góry. No właśnie, ta karta pułapka, no to trochę tak jak mówię, każdy z was się obraża idąca i każdy siedzi sam tam, gdzie moglibyście coś zrobić razem. Mamy kartę cykle, tak jak mówię, mówiłam gdzieś w międzyczasie, że to są jakieś takie zachowania, które się tu powtarzają, jest jakiś schemat, który się powtarza między wami. Mamy kartę alchemia. I to widzę właśnie jako taką intencję, żeby zastanowić się, co ja chciałbym, czy chciałabym osiągnąć. Bo my często chcemy, żeby było lepiej, ale nie wiemy, co to znaczy to lepiej. Więc też możecie sobie sami ze sobą usiąść i zastanowić się, czego ja tak naprawdę chcę. Jak ja bym chciała, żeby ten partner czy partnerka się zachowywali. Jak ja bym się chciała czuć w tej relacji. Jeżeli mielibyśmy tych konfliktów uniknąć, no to co, wiecie, co zrobimy z tym czasem na przykład, nie? Bo konflikty też są czasochłonne. Więc jak inaczej moglibyśmy ten czas spożytkować? Na rozmowy o czym? Na jakieś wyjścia gdzieś? To też jest taki fajny pomysł, żeby zobaczyć, co można. Bo czasami się ludzie kłócą, bo nie mają co ze sobą zrobić. Znaczy nie tak, wiecie, świadomie, ale no po prostu jest taki schemat zachowania, nie? No i tam, no i tak to wychodzi. A jak ma się jakąś inną intencję, ma się jakiś inny pomysł, żeby zrobić coś razem, no to też ta energia, uwaga nasza inaczej się rozchodzi. No i mimo wszystko mamy kartę pomoc z góry, czyli tak jak mówiłam, warto w jakiś sposób tutaj tej pomocy zaczerpnąć. No i to może być książka, może być jakiś filmik na YouTubie, może być, może macie jakąś fajną parę, którzy się, nie wiem, nie tyle, że nie kłócą, bo nie chodzi o to, żeby nie mieć konfliktu w ogóle, tak, ale że potrafią się jakoś inaczej dogadać, bez kłótni, bez obrażania się, tylko mają sposób na rozwiązywanie nieporozumień, na rozwiązywanie problemów. Warto może z takimi osobami porozmawiać, no albo jakieś warsztaty, terapii i tak dalej. Albo czasami, wiecie, wystarczy właśnie takie wczucie się w siebie, w samą siebie czy w samego siebie i otworzenie serca na tą drugą stronę, tak? I takie po prostu z takiej troski zapytanie się, zainteresowanie się tą drugą osobą. To też bardzo, bardzo dużo daje. Znaczy generalnie to te wszystkie metody się sprowadzają właśnie do tego, żeby to serce na tą drugą stronę otworzyć. Okej, no dobrze. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla was pomocne i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 4, która wybrała awanturyn i kartę niespodziewani goście. Ciekawa jestem, o co tutaj będzie chodziło w tej grupie. Więc zobaczmy ogólną energię, jak zwykle, jakie nastawienie ma do ciebie twoja osoba. Mamy kartę sąd ostateczny. Karta rydwan. Transformacja. Umiarkowanie i jeszcze karta księżyc. Więc tak jakby ta osoba miała zamiar cię zaskoczyć czymś, może jakimiś przeprosinami. Mamy dużo takiej wymieszanej też energii właśnie, jak wszędzie zazwyczaj. Gdzie z jednej strony właśnie widzę taką energię, intencję tego, żeby się z tobą skontaktować, zwłaszcza niespodziewani goście, więc może się nie spodziewasz nawet, że ta osoba chce się odezwać. Mamy kartę umiarkowanie, tak jakby chciała coś tutaj naprawić, więc patrząc na resztę kart, tak jakby po prostu ta osoba czuła się na tyle źle bez ciebie, na tyle źle w związku z waszym rozstaniem, z waszą jakąś kłótnią, z jakimś nieporozumieniem, żeby poczuć się lepiej, no to po prostu chce się już spotkać, zadzwonić, przegadać coś, wyjaśnić, żeby móc no, oczyścić atmosferę między wami. Coś takiego tutaj czuję. No właśnie, mamy trójkę mieczy.
As mieczy, król monet. No właśnie, tak jakby ta osoba już dojrzała do tego, żeby coś tutaj wyjaśnić, przeprosić. Chociaż czy przeprosić po części może też, ale widzę, że ta osoba też jest tutaj zraniona. Że to nie jest tak, że to była tylko wina tej osoby. Jakby, że prawdopodobnie no, gdzieś tam wina zawsze jest po środku, ale tak jakby już ta osoba po prostu zamiast czekać na jakąś no jak to się mówi, na jakiś krok z twojej strony, no to jest gotowa po prostu już sama wyjść z jej, jak to się mówi, nie z intencją, tylko wypadło mi słowo. Z inicjatywą, no. Z inicjatywą i no i wyjaśnić sprawę. Tak, dalej królowa mieczy, król buław. Okej, okay. Mimo że ma takie poczucie, że od ciebie po prostu wieje chłodem, to mimo wszystko tak doskwiera tej osobie ta sytuacja, że chce tutaj coś zrobić, zmienić. I dwójka mieczy dalej. Tak, dokładnie mamy później, znaczy dokładnie już mówię tak samo do siebie, do swoich myśli. Rycerz buław, wisielec i dziewiątka buław. Ok, więc tak bym powiedziała, 80% energii tej osoby jest jakby skierowana na to, żeby już wyjść z inicjatywą, porozmawiać z tobą, ale jest jeszcze te 20% tego chłodu, który od ciebie wieje, tego, że ta osoba się boi, że nie będziesz chciała porozmawiać, czy nie będziesz chciał porozmawiać, że jeszcze opierdzielisz tą osobę dodatkowo zamiast porozmawiać, czy nie wiem, no po prostu jakoś tam tą osobę odrzucisz, zbyjesz, czy jak to się mówi, zbyć kogoś i no po prostu osoba, ta osoba ma obawy jakieś, tak? No nic dziwnego, zwłaszcza jak to był konflikt, że ma dużo trudnych emocji, no to boi się, że nie pójdzie ta sytuacja po jej myśli. Okej. Okay. Dobra, po twojej stronie mamy królową kielichów, królową monet. Zobaczcie, obydwie królowe mają zamknięte oczy. As mieczy też ma zamknięte oczy, tutaj kobieta. Rydwan, okej. Okay. I trójka buław. Okej, okay, więc może jest tak, że robisz dużo medytacji, żeby tą osobę przyciągnąć do siebie. I stąd ta osoba tą energię czuje. Ale jeżeli nie... To tak, na pewno widzę tutaj może nie tyle właśnie taki chłód, który ta osoba tutaj czuje jakby od ciebie, bardziej takie, ja nie będę tutaj nic robić, ja umywam ręce, jak chce to niech przyjdzie, jak chce to niech zagada, jak chce to niech przeprosi, jak chce to niech zrobi co chce, jak nie chce to niech w ogóle nie przychodzi, ja już mam tutaj dosyć, tak? I z Rydwanem, z trójką buław, no widzę, że chciałabyś, właśnie stąd też czuję, że to takie, że może jakieś właśnie medytacje robi, żeby tą osobę przyciągnąć też z zamkniętymi oczami, tak, że tak wewnętrznie może pracujesz nad tym, żeby, to jakby to nie jest tak, że ci zupełnie nie zależy na tej osobie, bo zależy, ale też nie jakby kosztem wszystkiego, tak, nie kosztem swojego szczęścia, nie kosztem swojego dobrego samopoczucia, więc raczej się skupiasz na tym, żeby się po prostu dobrze czuć i nie zaprzątać sobie głowy, żeby jakby wyplątać się z tej sytuacji najbardziej, jak tylko to dla ciebie możliwe i zostawić to po prostu już wszechświatowi, nie wiem, Bogu, komukolwiek, tej osobie samej w sobie i niech się dzieje, co chce. No więc fajna energia i mam takie poczucie, że działa, że jednak ta osoba podłapuje tą energię i skłania się tutaj, no tak jak mówię, no tak na 80%, nie? Na 80% jest gotowa, żeby jakiś krok tutaj w twoim kierunku podjąć. Dobra, zobaczmy, co mamy z kart emocji jeszcze po stronie tej osoby. Karta nienawiść, chociaż nie tyle nienawiść czuję, co właśnie taką chęć już złapania tej sytuacji w garść i wyciśnięcia tutaj jakieś rozmowy, nie wiecie o co chodzi. Tak, żeby już zrobić porządek tutaj z tą sytuacją, bo bardzo ciąży to tej osobie na sercu. Tęsknota, no właśnie, tak a propos
tytułu dzisiejszego czytania. No tęskni ta osoba na pewno, to nie jest tak, że nie, ale zobaczcie jeszcze teraz i na tej dziewiątce bułek mamy kogoś, kto chciałby coś zrobić, ale się boi. Boi się, że nie, jakby, że nie jest wystarczająco dobry czy dobra, że nie ma wystarczająco dużo odpowiednich słów, tak, że nie przygotował się, czy nie przygotowała się odpowiednio, że nie jest może też stabilna emocjonalnie, może też ta osoba takie ma do końca poczucie, że jeszcze się bardzo tutaj czuje przygnębiona, przyciśnięta, przeciążona emocjami, więc może nie czuje się jeszcze na tyle stabilnie, tak wewnętrznie, żeby móc szczerze porozmawiać o czymś. I tutaj właśnie jeszcze na tej karcie, zobaczcie, ta dziewczynka tak zagląda bardzo, bardzo nieśmiale tutaj do jakiegoś tego, nie wiem, pokoju, czy chyba ona jest na zewnątrz, bo jest ogród jakiś z nią, jest tutaj do jakiegoś budynku, do jakiegoś pomieszczenia. Więc tak jakby ta osoba tak nieśmiale zaglądała gdzieś tam do ciebie, do twojego życia. Na razie jeszcze tak nie wchodzi, na razie tak obserwuje, przygotowuje się mentalnie. Dalej mamy kartę żal, też po stronie tej osoby. No właśnie, moc, naprawdę. Nie wiem, co tutaj się tam wydarzyło między wami, już nie będę wchodzić w to, ale bardzo widzę, że bardzo ciężko jest tej osobie z tym. To na pewno nie jest tak, że to spływało po tej osobie z trójką mieczy jeszcze. Bardzo dużo jest emocji, bardzo dużo żalu, może nienawiść, ale nawet taka do siebie, taka złość na siebie o coś czy za coś. Poczucie winy, przygnębienie, no naprawdę nie jest lekko tej osobie w tej sytuacji. I też no, nie mówię tego po to, żebyś się teraz nad tą osobą użalał czy użalała, ale no, my często mamy wrażenie, że jak ktoś się nie odzywa, to że mu nie zależy, jak nas jakoś zranił, to znaczy, że specjalnie to zrobił i że się nami nie interesuje, ale to bardzo rzadko tak jest. Zazwyczaj nawet jeżeli ktoś nas zrani, to nie zdaje sobie z tego sprawy tak naprawdę, bo sam był zraniony albo bo sam jest w jakiś sposób zraniony i odreagowywał w jakiś tam sposób i nawet nie ma świadomości tego. No tutaj widać, że ta osoba że też cierpi, męczy się. Bezsilność, no właśnie, patrzcie, dobra, jeszcze jedną kartę i zażenowanie, no właśnie, tak mi chodzi po głowie, że może tutaj jakaś zdrada była i teraz ta osoba się boi wrócić, boi się porozmawiać, albo nie wiem, może po alkoholu jakieś zachowania takie nieodpowiedzialne, no różnie tutaj, ile osób, tyle sytuacji będzie. No co by to nie było, no to tej osobie też nie jest lekko, ale też nie uważam właśnie, że macie teraz cokolwiek robić, że to, co wy robicie, wasze podejście jest tutaj jak najbardziej prawidłowe, więc no, więc trzymajcie się tego. Ale zobaczmy jeszcze, co mamy po waszej stronie. Rozczarowanie, no tak, pewnie czekaliście, pewnie liczyliście na to, że już wcześniej ta osoba się odezwie, do tej pory się nie odezwała, więc może też stąd to wywołało w was takie zachowanie teraz, że dobra, ja umywam ręce, niech robi co chce, jak nic nie chce, niech nic nie robi, idę sobie, nie? Mimo tego, że gdzieś tam jakaś nadzieja w was jest, to no to mamy, patrzcie, obojętność. Złość. Też tak, to też czuć. Poczucie akceptacji, tak się karta nazywa, ale zobaczcie, mamy tutaj osoby, które są plecami odwrócone, więc to bardziej widzę. I też mieliśmy tutaj trzy kobiety, które były, mają zamknięte oczy. Więc jakby trzy razy ty odwrócony albo odwrócony plecami do tej osoby, może żyjesz swoim życiem, jakieś tam swoją grupę wsparcia masz wśród znajomych, niekoniecznie jakaś tam terapeutyczna grupa, chociaż może też i po prostu dbasz tutaj o siebie. Więc tak jak mówię, no to co robisz, zwłaszcza im gorsza była, im trudniejsza była ta sytuacja dla ciebie z tą osobą, tym bardziej trzymaj się tego, w którym kierunku teraz idziesz, bo tutaj no najważniejsze jest twoje dobro, nie? No ta osoba jest dorosła, to musi sobie sama poradzić z tym, co się w niej dzieje i z tym, jakie decyzje podejmuje, a ty musisz się o siebie zatroszczyć. I karta rezygnacja, no właśnie. Więc tak jak mówię, bardzo dużo jest w tobie energii, żeby to zakończyć. I karta jeszcze pożądanie, ale coś tutaj właśnie jeszcze jest. Jakiś tam jakaś mała wiązka, jakiś tam mały sznureczek, który was wiąże. I karta zaufanie, często mi się ta karta kojarzy właśnie z tym, że ktoś nadużył waszego zaufania.
I to pewnie tak było w tej sytuacji. Coś mi tutaj jeszcze przeszło przez myśl. Aha, chciałam też Wam polecić, jeżeli jeszcze nie znacie, bo widzę, że ostatnio więcej osób nawet oglądało, słuchało moją medytację, medytacja uzdrawiająca relacje. Ona jest darmowa u mnie na kanale, znajdziecie ją i też w takich sytuacjach. Jeżeli rzeczywiście jest tutaj jeszcze coś troszeczkę, co Was trzyma, to możecie to oczyścić. I to będzie i dla Waszego dobra, i dla dobra tej osoby, nie? No, trudno mi powiedzieć. Czasami to będzie tak, że rzeczywiście ta osoba się odezwie, oczyści się ta energia, oczyści się ten ciężar między Wami i zacznie się ta relacja układać, a dla innych z Was może to już będzie właśnie oczyszczenie, już koniec, nie? Każdy z Was ma inną historię i dla każdego z Was co innego jest potrzebne i ta medytacja też Wam to po prostu ułatwi iść w tym kierunku, który jest tutaj no, pisany Wam obojgu. Ok. I jeszcze jedna karta porady, ostatnia na koniec. Prokrastynacja, czyli no właśnie jeszcze takie potwierdzenie, żeby tutaj nic nie robić w kierunku tej osoby, nie? Po swojej stronie, jeżeli już to tylko po prostu czekać, no to medytację sobie możecie zrobić. Jeżeli jeszcze jakieś tam was emocje się pojawiają, to z tym jak najbardziej sobie możecie pracować, tak? Z tym, co się z wami dzieje, ale tutaj jak najmniej ingerować w to, co ta osoba ze sobą robi. To jest taki proces, przez który ta osoba teraz musi przejść. Sama musi znaleźć, jeżeli rzeczywiście ma jakieś tutaj problemy, źle się czuje ze sobą, no to ta osoba też musi poszukać wsparcia sama dla siebie, tak? Poszukać może terapeuty, poszukać przyjaciół, czy kogoś, czy metod, nie wiem, książek, innych jakichś tam kursów, czy warsztatów, które tej osobie pomogą. To nie jest absolutnie twoja rola, to nie jest twoja działka, żeby się tym zajmować. No chyba, że to twoje dziecko, to może. Ale też myślę, zwłaszcza jeżeli to jest dorosła osoba, to najwyższy czas, żeby ta osoba sama siebie złapała. Co nam się tutaj jeszcze dwójka mieczy pojawiła. No widzę to właśnie jako takie wątpliwości tej osoby, no ale tak jakby ta osoba teraz miała, wiecie, przywiązane oczy, jakieś tam myśli takie krążyły jej w głowie, no ale to jest coś, z czego musi się wyplątać sama. Nikt nie może, jakby może ktoś pomóc, tak, ale to nie jest bliska osoba jakaś tylko, no po prostu jakiś specjalista, tak, który może pomóc tej osobie i to dopiero wtedy, kiedy ta osoba o to poprosi, kiedy będzie gotowa na to, żeby zrobić z tym porządek. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne i do usłyszenia niedługo.